Witam serdecznie w kolejnym odcinku Przepytaj Akademika. Piotr Stelmach. Mam fajną listę pytań, więc zacznijmy. Pierwsze pytanie. Jak wygląda Twój dzień meczowy? To zależy, gdyż jak jestem w domu i gramy mecz w domu, zaczyna się od pobudki, którą robi mi moja córka około 7-7.30 rano. Potem jest około 10-11 mamy trening rzutowy. Potem jest jakiś obiad. Obowiązkowa drzemka, jakieś 2 godziny, jak się uda w domu. No i potem szybka kawa. No i już od razu potem idziemy na mecz. Musimy być przed meczem, mówię, nawet 1,5 godziny wcześniej. No i rozgrzewka, przygotowanie do meczu, no i sam mecz. Na wyjeździe wygląda to podobnie, tylko śpię trochę dłużej. Drugie pytanie. Czy masz jakiś swój sprawdzony sposób na odstresowanie się oraz motywację przed meczem? Nie ma jakiegoś sprawdzonego sposobu, bo każdy mecz jest inny i do każdego meczu, można powiedzieć, to troszeczkę inaczej się przygotowuje. Na pewno najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zjeść dobry posiłek, już nawet dzień wcześniej zacząć jeść odpowiednie rzeczy, fajne rzeczy. No i mówię, przed meczem tak naprawdę najbardziej pomaga mi taka, mówię, drzemka, powiedzmy godzinna, dwugodzinna, która mówię, działa tak relaksująco i motywująco przed tym meczem, przed kolejnym meczem. Trzecie pytanie. Twoja ulubiona muzyka to? Generalnie nie mam jakiegoś ulubionego gatunku. Najwięcej słucham, można powiedzieć, rapu i hip-hopu, ale tak naprawdę słucham wszystkiego, co wpadnie mi w ucho, więc mówię, skala muzyki jest u mnie bardzo różna. Może z najmniejszym udziałem disco polo. Czwarte. Jak zaczęła się Twoja przygoda z koszykówką? Moja przygoda z koszykówką zaczęła się generalnie na boisku betonowym ze starszym bratem, który pokazał mi, co to jest w ogóle koszykówka, z oglądaniem NBA na dwójce i jedynce, jak była dostępna co tydzień, były hej, hej, to NBA i inne, różnego rodzaju inne programy i te mecze. No i oczywiście od tego, że zawsze byłem najwyższy. Zawsze przewyższałem wzrostem wszystkich swoich kolegów, a potem już nauczycieli, więc generalnie wszyscy znajomi, wszyscy koledzy grali w kosza albo w piłkę nożną. Na piłkę nożną się nie nadawałem, gdyż byłem za wysoki, a koszykówka była takim naturalnym wyborem. Wtedy jeszcze nie było ani siatkówki, ani tak popularnej, ani piłki ręcznej, więc zostałem przy koszykówce. 5. Czy uważasz, że koszykarsko osiągnąłeś już wszystko, co chciałeś, czy uważasz, że masz jeszcze swoje do zrobienia? Bardzo dobre pytanie. Można powiedzieć, że osiągnąłem mówię, w kraju już bardzo wiele. No, wygrałem chyba każdy medal i w sumie większość pucharów. Tak naprawdę chciałbym no, jeszcze pograć. Może w innej roli, takiej, że jestem starszym zawodnikiem, mówię, pokazać młodszym kolegom, jak ta gra powinna wyglądać, nauczyć ich, nauczyć czegoś, stać się takim trochę, mówię, liderem, takim nauczycielem na tym, na boisku, pomagać młodszym kolegom. Ale też mam swoje do zrobienia i chciałbym jeszcze pokazać, że jestem takim zawodnikiem, jakim byłem, mówię, parę lat temu, gdzie mogę grać na wysokim poziomie przez jeszcze kilka lat. Gdyby nie koszykówka, byłbym... Myślę, że pracowałbym jako rehabilitant, gdyż moja mama jest, była magistrem rehabilitacji i generalnie zacząłem przed pójściem do liceum sportowego. Robiłem wszystko, żeby pójść w tym samym kierunku. Wybrałem już gdzieś tam
profil liceum pod to. Potem jak skończyłem liceum, chciałem też iść na studia na WF. Dostałem się zresztą na WF, które właśnie też przygotowują i uczą rehabilitantów. No ale niestety moje życie trochę inaczej się potoczyło. Dostałem też propozycję wyjazdu do Ameryki. Tam też skończyłem studia pod tym kierunkiem, aczkolwiek no, było to dawno temu i musiałbym sporo nadrobić, żeby zostać rehabilitantem. Ulubione miejsce w Koszalinie to poza moim mieszkaniem to pewnie hala, gdyż spędzam tu najwięcej czasu. Tu czuję się jak w drugim domu. Ostatnio miałem, mówię, kontuzję i nie trenowałem z chłopakami, i ten tydzień bez grania, bez bycia na tym boisku spowodował to, że mówię, zatęskniłem za tym miejscem, za tą atmosferą, więc myślę, że hala jest takim drugim ulubionym miejscem po moim mieszkaniu, w którym naprawdę czuję się bardzo dobrze. Koszykarski idol to. W liceum, można powiedzieć, wychowałem się na oglądaniu Euroligi i takim idolem był Dejan Bodiroga, który wcześniej grał w Barcelonie razem. Tam było bardzo wielu zawodników, ta drużyna była świetnie zorganizowana i ten styl tej koszykówki, troszeczkę wolniejszy, dla ludzi myślących, bardzo mi się spodobał i zawsze. Myślę, że przez wiele, wiele lat on był takim moim idolem, który gdzieś tam, mówię, zawsze lubiłem go oglądać, jak grał. Co zamierzasz robić po zakończeniu kariery? Tak naprawdę dopiero zaczynam o tym myśleć. Mam nadzieję, że jak zdrowie pozwoli, pogram jeszcze parę lat Naprawdę nie zastanawiałem się jeszcze nad tym tak dogłębnie, co bym chciał robić. Mam parę pomysłów, ale to na pewno jeszcze, żeby one gdzieś tam zakiełkowały i z pomysłu, mówię, przejść do zrealizowania tych planów jeszcze jest długi, długi czas. Dziesiąte, ostatnie pytanie. W Koszalinie czuje się Pan dobrze? Czy to jest miejsce, w którym chciałby Pan zakończyć karierę? Tak, w Koszalinie czuję się dobrze. Jest to kolejny sezon, mówię, z małą przerwą, gdzie wróciłem do Koszalina. Jest to bardzo fajne miasto. Jak dla mnie fajnie ulokowane w Polsce. Ja mam blisko tutaj do rodziny, do prawie całej rodziny swojej. Jest tu fajny klimat, można powiedzieć, na koszykówkę i w sumie mówię, jest też co robić, jest gdzie pójść zjeść. Moja dziewczyna dobrze się tu czuje, nasze dziecko też znalazło, myślę, fajne miejsce i mówię, a czy to jest miejsce, w którym chciałbym zakończyć karierę? Myślę, że jeśli będę grał dobrze i dostanę fajną ofertę, to na pewno bym się skusił, żeby zakończyć karierę w Koszalinie. Dziękuję wszystkim, którzy zadali pytania, którzy wysłali swoje pytania. Mam nadzieję, że spodobały Wam się moje odpowiedzi. Zapraszam na kolejny mecz. Serdecznie pozdrawiam. Piotr Stelmach.